Siemanko, tutaj Andrzej ze sklepu muzyczny.pl. Właśnie będziemy odpakowywać flagowy model Alena z serii Zone albo Xone, tak też można czytać, w końcu jesteśmy w polskim kraju, czyli 92. Zobaczymy, jak to wygląda po odpakowaniu, co tam producent dla nas przyszykował. Mikser trochę waży, no ale powinien. Manual, jakieś nalepki, gwarancje, niegwarancje, no i 30-dniowy trial na Abla. No w ogóle Allen & Heath, jak widać, nie przepada za styropianem. To jest chyba nie najgorszą rzeczą, osobiście, bo te styropianowe zabezpieczenia zazwyczaj po prostu po czasie, jeżeli przepakowywujemy, no nie wygląda to najlepiej. W razie stawimy go tak. Czoło ma wolne od wtyków wszelkich, także może bez problemu sobie tak stać. Możemy go nawet pionowo w raku zamontować, bo do niego dokupimy uszy bezproblemowo. Wciągając tam dalej te zabezpieczenia, cóż się ukazuje mi przed oczyma. W sumie spodziewa się jeszcze jakiegoś kabla zasilającego, ale jest tu więcej rzeczy. O! Właśnie. Mamy uszy do raka w zestawie od producenta. To mi wygląda na kabel zasilający. W oryginalnym, że tak powiem, trybie 110 brytyjskim. Zobaczymy, czy jest jakiś adapter. Powinien być. Śrubki i zabezpieczenia. Nawet dostaliśmy od razu podki i dwa podki na wymienne, do tego jeszcze góra crossfadera, no i śrubki, podejrzewam, do raka. No i jeszcze do tego jeden holder od zwykłego line fadera. A właśnie, nie będzie adaptera, tylko mamy dwa różne kable od razu. Całkiem fajna sprawa. Producent tutaj widać, od razu daje nam konkretny zestaw. Możemy sobie grać w UK, możemy grać także w krajach kontynentalnych. Tak to wygląda. Właściwie więcej już tutaj nie mamy gadżetów w opakowaniu. No, przyjrzyjmy się samej maszynie. Z najnowszego wypustu, więc to jest w pięknym grafitowym kolorze. Cóż więcej można się rozwodzić. Alenik czeka na nowego właściciela. Pewnie wyląduje w jakimś klubie. Tam jest jego miejsce. To było na tyle. Po więcej newsów zapraszamy na nasze strony facebookowe i www.muzyczny.pl. Your place to be. Mówił do was Andrzej. Kłaniam się. Na razie.